Pani Katarzyno, spektakl przepiękny, bardzo przejmujący, publiczność oszalała, pani zmęczona. No tak, tak, jest to rzeczywiście w ogóle forma monodramu, prawda? Mówimy tutaj o spektaklu Kalina w reżyserii Małgorzaty Głuchowskiej. Ten spektakl miał premierę w czerwcu 2013 roku, czyli 2 lata temu, w Teatrze Polonia Krystyny Jandy. I dlatego też stąd między innymi moja obecność na tegorocznym festiwalu w Szczawnie. Niezwykle się cieszę, że mogłam w tym przepięknym miejscu, naprawdę wyjątkowym, no coś cudownego, zabytkowym teatrze ze wspaniałą akustyką i w tak jakimś takim no, niesamowitym miejscu, jakim jest Szczawno, jak również miałam okazję zobaczyć, podziwiać pejzaże, prawda, jadąc z Wrocławia, z lotniska, samochodem. No po prostu ten Dolny Śląski jest absolutnie zachwycający. Pejzaże i później tutaj przed spektaklem zostałam przywieziona do dworzyska. Jakieś po prostu niesamowite, magiczne miejsce. Mam wrażenie, że tu jest jakaś magia, jakieś zatrzymanie w czasie. Jestem przeszczęśliwa, że z tym rzeczywiście niełatwym, chociaż chwilami nawet trochę śmiesznym spektaklem, ale zabawnym może, komediowym, ale generalnie rzeczywiście no takim trudnym, dramatycznym, że mogłam tutaj zawitać. Mam nadzieję, że to nie jest moja ostatnia wizyta. Mamy taką nadzieję. Tak, niezwykła publiczność, wielka uważność, jak gdyby taka chęć poznania, wejścia właśnie w tę historię opowiadaną niechronologicznie o Kalinie Jędrusik, ale to jest historia Kaliny Jędrusika jednocześnie, no nie tylko, jak gdyby w ogóle historia człowieka, wyborów, jakie człowiek robi, co za tym idzie, prawda, konsekwencji, odwagi w przeżywaniu życia i w dokonywaniu właśnie zarówno tych artystycznych, jak i życiowych osobistych wyborów, to było coś, co też jak taka główna rzecz, która mnie w osobowości Kaliny Jędrusik zafascynowała, zainteresowała i możliwość właśnie przeprowadzenia tej pracy jak gdyby każdorazowo przy każdym spektaklu znów właśnie pokonanie tej pracy nad osobowością Kaliny Jędrusik, prawda, nad przywołaniem tego dla Państwa, dla widza przez te 1,5 godziny wraz z piosenkami, niezwykłymi piosenkami z kabaretu Starszych Panów, które tutaj we wspaniałej aranżacji takiej jazzującej lekko śpiewam na scenie, a właściwie no wyrażam. To wszystko jest myślę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. Przepraszam, tak strasznie długo mówię, jestem bardzo zmęczona w tej chwili po spektaklu, bo jest to, nie ukrywam, jest wyczerpujący ten spektakl, ale też dający właśnie przez to wyczerpanie i przez to przejście, dający wiele satysfakcji takiej pracy właśnie nie tylko aktorskiej, ale pracy nad życiem człowieka, prawda, nad osobowością. Myślę, że ten spektakl jeszcze zupełnie inaczej zafunkcjonował tutaj w Szczawnie, naprawdę. Dodatkowy jakiś wymiar, jakieś uniesienie, wspomniałam o niezwykłej akustyce, ale jakiś no, po prostu magia tego momentu, tego ułamku czasu, o którym zresztą Dygat mówił, pisał w Jeziorze Bodeńskim. Jakieś zatrzymanie, prawda, jakaś uważność, jakaś cisza, w której gdzieś wytwarza się, no, znajdujemy prawdę o człowieku, o duszy ludzkiej.
Wszystko to prawda i ta rola na pewno Panią wyczerpała, dlatego nie będziemy dzisiaj długo, a chociaż mam wiele pytań do Pani, tak szybciutko. Halina Jędrusik, na pewno niezwykła uroda, uroda tak podobnie zresztą jak Pani uroda, na pewno niezwykła, ogromny seksapil, jednocześnie taka charyzmatyczna osobowość tej wielkiej aktorki, której potencjał z pewnością nie był wykorzystany. I czy... Takie przewrotne pytanie. Dlaczego Małgorzata Głuchowska zaproponowała tę rolę właśnie pani? Czy nie dlatego, że właśnie obie panie jakby, no, jesteście postrzegane, Halina Jędrusik była postrzegana przez pryzmat tej właśnie ogromnej urody? Że mało poświęcało się jakby uwagi tej kreacji artystycznej? Nie wiem, dlaczego tak się stało. Z Małgorzatą pracowałam. Małgorzata Głuchowska jest znacznie młodszą kobietą ode mnie, dzieli nas, no naprawdę, dzieli nas dużo, dużo lat. Pracowałyśmy przez chwilę i tak troszeczkę, no nie bezpośrednio właśnie reżyserka, aktorka w Teatrze Dramatycznym przed kilku laty. I w momencie, kiedy no, zmieniał się dyrektor Teatru Dramatycznego, właśnie Małgorzata, ja też już wiedziałam, że najprawdopodobniej w wyniku tych zmian nie pozostanę w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, tylko będę szukała jakichś innych dróg. Jeszcze wtedy nie myślałam o Wybrzeżu, a może gdzieś w tyle głowy miałam Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ale gdzie kiedyś przed wielu, wielu laty pracowałam gościnnie w Hahnemannie według Stefana Chwina. Jakieś 13, dzisiaj to mniej więcej 13 lat temu. W każdym razie wiedziałam, że jestem na jakichś rozstajach. Też tak to się wszystko układało w moim życiu. I wówczas nagle po zakończeniu jednego ze spektakli w Teatrze Dramatycznym Małgorzata do mnie podeszła i powiedziała, że od lat planuje, marzy jej się właśnie monodram o Halinie Jędrusik. Nawet nie sztuka, tylko monodram, czyli gdzie aktorka jest sama, prawda? Ja tutaj akurat w rezultacie jestem wsparta no, wspaniałą kreacją, głosem Piotra Franceskiego, który jak gdyby partneruje mi jako dygat, ale tylko głosowo, jak również Krzysztof Dracz, który spełnia, że tak powiem, tam nazwijmy to głos systemu, prawda? Jest tam lekarzem, oprawcą, czy właśnie, nie wiem, głosem Gomułki i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie, no to wówczas myślę, że to było, to się znowu zdarzyło, tak jak parę razy w moim życiu się zdarzyło, że w odpowiednim momencie mojego życia, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej okoliczności życiowej ta propozycja przyszła. I wówczas rzeczywiście jak gdyby cały wysiłek i ten spektakl powstał od samego w ogóle początku, z niczego jak gdyby. To znaczy już był pisany przez Małgorzatę Głuchowską i współautorkę, drugą kobietę, dramaturżkę. Był pisany pod moim kątem, to znaczy była realizowana ta myśl i ta opowieść o Halinie Jędrusik, ale to było pisane dla Katarzyny Figury. I to jest jak gdyby taka w ogóle wymarzona, idealna sytuacja. To, o czym mi kiedyś reżyserzy powiedzieli, na przykład pan Jerzy Sztur, czy też myślę, że w dużym stopniu Sławek Piwowarski, tak tworzyli swoje filmy, że już myśleli, a szczególnie Jerzy Sztur, na przykład w Historiach Miłosnych, od razu tworzył tą postać Kryśki z myślą o mnie, prawda? I to jest w ogóle coś idealnego. Natomiast w momencie, kiedy przebyliśmy, że tak powiem, pierwszy odcinek tej pracy, nie wiem, już powstawały pierwsze zarys w ogóle kompozycji tego tekstu, te pierwsze teksty, prawda? Ja z kolei pracowałam bardzo mocno nad głosem, żeby zacząć śpiewać. Nigdy to nie było jakąś... Miałam przygotowanie z Akademii Teatralnej, ale nigdy to nie był kierunek, który... Taki mój kierunek, prawda? Nazwijmy to, nie byłam tą aktorką śpiewającą, tak jak... Chociaż w rezultacie stałam się. Po tym pierwszym etapie ja od razu jakoś tak... zobaczyłam ten spektakl właśnie w Teatrze Polonia Krystyny Jandy. Zobaczyłam to oczami takiego wyobrażenia.
jak gdyby z takim właściwie tylko pomysłem, jeszcze z niczym, naprawdę jakieś pierwsze rzeczy, które nam się tutaj pojawiały na papierze. Poprosiłam Krystynę o spotkanie i Krystyna to po prostu, że tak powiem, kupiła ten pomysł bez jeszcze sprecyzowanych, w ogóle sprecyzowanego kształtu. Powiedziała tak, to rzeczywiście powinno się odbyć u mnie. I odpowiadając na Pani pytanie, taka długa odpowiedź, właśnie to również Krystyna potwierdziła, powiedziała, to tylko Katarzyna może zagrać. Kalina Jędrusik może zagrać tylko Katarzyna, figura. I to było dla mnie niezwykle nobilitujące, ogromne uznanie, wiara. To nam dało, przepraszam w cudzysłowie, ale takiego kopa do pracy i do rozwoju. Ta praca trwała dość długo. Oczywiście tam jeszcze przychodziłyśmy, w międzyczasie były święta i tak dalej, i tak dalej, ale ona się rozłożyła na prawie 5 miesięcy. Ale tak jak powiedziałam, spektakl powstawał od samego początku. Trwa w tej chwili 1,5 godziny, jest kilka utworów muzycznych, nie ma żadnego playbacku. Jest ta muzyka przepięknie, nawet tam są utwory, właśnie też jest trąbka pana Namysłowskiego. Także jest to rzeczywiście jakaś taka unikalna, inna rzecz, nietypowa. I no, nie było takiego utworu wcześniej i dalej nie ma. Myślę, że to jest też ogromna wartość tej sprawy. A ja jak gdyby, tak jest to skonstruowane, że każdego wieczoru tak naprawdę z nową publicznością, z tą nową energią, każdego wieczoru, pomimo że oczywiście jest bardzo zamknięta to forma i kanwa i przechodzę precyzyjnie przez cały szkielet tego scenariusza, tej sztuki, tego spektaklu, to jednak każdy wieczór jest troszkę inny, po prostu inaczej rozkładają się rytmy. I to jest coś cudownego, bo powiem szczerze, że jest to ten spektakl szczególnie jest dla mnie czymś takim jak, nie wiem, dla sportowca przygotowującego się do igrzysk, do mistrzostw, takim po prostu naprawdę bardzo nurtującym, rozwijającym treningiem. To jest po prostu każdego wieczoru, jak gdyby poszerzam granice, przekraczam. I to jest coś niezwykłego, absolutnie. Bardzo Pani dziękujemy. Już nie będziemy męczyć Pani dłużej. Życzymy naprawdę tego, żeby Pani do nas wróciła najszybciej. Bardzo, z wielką przyjemnością. Myślę, że ta uważność widzów tutaj, odbiorców jest absolutnie niezwykła. Nawet rozmowa z Panią. Media są dzisiaj dość okrutne, ponieważ powierzchowne, ponieważ takie pobieżne, prawda, i rzucające w stereotypy. Ale nawet ta rozmowa była wyjątkowa. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Z szczęściem wrócę tutaj jeszcze raz na Dolny Śląsk. Dziękuję.